Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Czy wszystkie emocje są ważne? To zabrzmi jak frazes, ale myślę, że to coś istotne. Emocje pełnią rolę informacyjną. Emocje powstają w odpowiedzi na naszą konfrontację z jakimś bodźcem zewnętrznym albo wewnętrznym, wyobrażeniowym czy pochodzącym z naszych przekonań. I one nas informują o tym, jakie my znaczenie przypisujemy tym bodźcom. Czyli jeżeli, nie wiem, rozpada mi się relacja, która była dla mnie ważna i ja czuję smutek, to znaczy, że tracę coś, co było dla mnie ważne. Jeżeli ktoś przekracza moje granice w życiu osobistym, w życiu zawodowym i ja poczuję złość, to jest informacja, moje granice zostały naruszone. Jeżeli ja mam przed sobą jakieś ważne wydarzenie i czuję lęk, czy czuję strach, to również jest ważna informacja o tym, że ja będę konfrontować siebie z czymś, co postrzegam jako wyzwanie trudne, wymagające ode mnie pokazania różnych moich zasobów i umiejętności. I teraz w momencie, w którym ja odczytam, co te emocje ze sobą niosą, to mogę uruchomić adaptacyjne lub dezadaptacyjne strategie radzenia sobie z tym. Czyli jeżeli jestem w sytuacji na przykład wystąpienia publicznego, i odczuwam lęk, bo myślę sobie, wyjdę na scenę i zaraz oni wszyscy mnie wyśmieją, no to mogłabym sobie pomyśleć, spierdzielam stamtąd, nie będę występować, powiem, że jestem chora i po prostu tam nie przyjdę. I teraz ta strategia nazywana byłaby unikaniem, tak? Czyli unikam tego, co postrzegam jako trudne. Jeżeli uniknę, no to faktycznie takim krótkoterminowym, natychmiastowym efektem będzie to, że mój poziom lęku opadnie, tak? Uff, nie muszę tego robić. Jestem zadowolona. Ale długoterminowo ja nie realizuję różnych ważnych dla mnie celów. Na przykład wiem, że bez tego wystąpienia nie zrealizuję, nie wiem, jakiegoś zadania na studiach albo nie osiągnę jakiegoś ważnego takiego milestone w mojej karierze i ja coś tracę, tak? I tutaj w takim sprzężeniu zwrotnym może się pojawić smutek. Jestem niezadowolona, bo straciłam szansę czy okazję na coś, co było dla mnie ważne. No i teraz jedyną szansą na to, żeby oswoić ten swój lęk albo osiągnąć to, co jest dla mnie ważne, jest się skonfrontować nie tylko z samą emocją, ale ze strategią, którą chcę wybrać. Mogę się zastanowić przede wszystkim, na ile myśl oni wszyscy mnie wyśmieją, jest katastrofizacją, a jest czymś, co jest oparte na faktach. Czy faktycznie kiedyś mi się tak przytrafiło, że jak wyszłam, nie wiem, na scenę czy przed grupę ludzi, to wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać i wytykać mi palcami? Albo czy byłam świadkiem takiej sytuacji, w której komuś coś takiego się przytrafiło? Okej, nie. Na ile jestem w stanie znieść to, że może kilka osób będzie się szyderczo uśmiechać? No, nie będzie to najbardziej komfortowa sytuacja, ale powiedzmy, kalkulowuję to w ryzyko tego występu. A czy to, że ktoś się będzie szyderczo uśmiechał, oznacza, że to ze mną jest coś nie tak? Czy mogą być jakieś inne powody, dlaczego ktoś się tak zachowuje? No i w ten sposób trochę dekonstruujemy sobie tą myśl katastroficzną. Wszyscy będą się ze mnie śmiać. Na mniejsze kawałki dyskutując z tą myślą, co skutkuje obniżeniem naszego poziomu lęku. Ale możemy także dokonać takiej ekspozycji. Dobra, czyli ja zakładam, że jeżeli ja wyjdę na tą scenę, to wszyscy się będą ze mnie śmiali, wszyscy będą, nie wiem, wytykali mnie palcami, a w ogóle połowa ludzi wyjdzie z sali. I mogę przeprowadzić eksperyment, robię to i sprawdzam, które z moich oczekiwań faktycznie się sprawdziły. I to jest też taka nauka na przyszłość, że ja miałam różne katastrofizacje, a nic z tego się nie wydarzyło. Większość rzeczy, o które się martwimy, tak naprawdę w rzeczywistości się nie wydarzają. Więc to są takie metody na konfrontowanie tego i wybieranie adaptacyjnych strategii zachowania. Czyli właśnie, co jest dla mnie ważne? Czy dla mnie ważne jest to, żeby obniżyć poziom lęku, uniknąć tego wystąpienia, czy jednak dla mnie ważne jest to, żeby je zrealizować, bo to służy jakimś innym moim celom, tak? I w jaki sposób ja mogę sobie pomóc w regulowaniu tego mojego napięcia, żeby jednak zrealizować to, co jest dla mnie ważne. W jaki sposób mogę wyrazić moją złość, w której ktoś, nie wiem, narusza moją granicę, no bo agresja
tak, czy słowna, czy fizyczna, jest dezadaptacyjną formą wyrażania złości. Nie możemy krzywdzić innych ludzi fizycznie czy słownie. No więc w jaki sposób ja mogę wybrać adaptacyjne wyrażenie złości? Okej, mogę asertywnie wyrazić swój sprzeciw. Nie mam zgody na to, żebyś mówił do mnie w ten sposób albo mówiła. I kiedy zobaczymy, że my jesteśmy w stanie radzić sobie z napięciem, no bo te emocje to jest pewnego rodzaju napięcie, które w nas przepływa. To nie jest tak, że my mamy codziennie tyle samo złości, tyle samo lęku, tyle samo smutku i tyle samo radości. Albo że jesteśmy na 100% radość i to jest nasz taki status, który powinien być utrzymywany, a jeżeli się pojawiają jakieś inne emocje, to jest nieprawidłowe. No to jest pewnego rodzaju fluktuacja. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.